Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, lecimy z nowym odcinkiem, gra się troszeczkę musi wczytać, bo jeszcze jej dzisiaj nie załączałam, także troszeczkę możemy mieć jakieś ścinki na początek, ale powinno być dobrze. Co my mamy dzisiaj robić, moi drodzy? Nie wiem, nie mam pojęcia, mamy nowy poziom. Spotkanie po latach. Kurt chce zobaczyć Jorna i porozmawiać we trzech. Mam z nim ruszyć do karczmy w Silbach. Kurt chce jeszcze porozmawiać z Jornem. W międzyczasie wysłał mnie do wioskowego maga wody po coś, co mogłoby pomóc mojemu bratu. Mag podobno jest winny wujowi jakąś przysługę, więc powinien się zgodzić, gdy o tym wspomnę. Niestety wuj mi nie powiedział, gdzie szukać maga, ale pewnie znajdę go gdzieś w pobliżu kaplicy przy południowym wyjściu z wioski. Ach, to jest to zadanko, dobra. Południowe wyjście z wioski? Niestety, ale za dużo mi to nie mówi, więc i tak musimy troszeczkę pochodzić. Wydaje mi się. Więc, no cóż, sprawdźmy to i owo. Dalej nie mam włączonych szybkich zapisów, więc będzie nas to trochę irytować. Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby dzikie zwierzęta i nieproszeni goście trzymali się z dala od wioski. Od czasu, gdy mój zmiennik Rolf zaginął w czasie burzy, mam pełne ręce roboty. Twój zmiennik zaginął? Uparł się, że sprawdzi, czy w pobliżu starej łodzi rybackiej nie zostały jakieś zapasy. Przez te cholerne podtopienia każda beczka wina czy ryb jest na wagę złota. Od wczoraj nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Może mógłbym sprawdzić, co się z nim dzieje. Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? Czemu nie? Mogę spróbować. Masz czym się bronić? Bronić? Okolice Silbach nie należą do bezpiecznych. Pełno w nich dzikiego zwierza, dlatego warto mieć choćby najprostszą lagę do obrony. Mam już przy sobie broń. W porządku, ale jakbyś potrzebował jakiegoś oręża, to daj mi znać. Okej, jasne. Chętnie przydałaby się jakaś broń, może niekoniecznie. Jak leci? Jak leci? Cisza jak makiem zasiał. Trochę mnie to niepokoi, bo cisza zwykle zwiastuje burzę. Jak wygląda Rolf? To mały chłopak. Zgaduję, że nawet w twoim wieku. Ma spięte włosy, no i mięśniakiem to on nie jest. Jak wychodził, ubrany był w typowy wiejski strój bez rękawów. Okej. Gdzie znajduje się ta łódka? Idąc drogą na południe, dotrzesz do mostu. Obok niego znajdziesz tę łajbę. Kiedyś służyła rybakom podczas połowów na jeziorze, ale od jakiegoś czasu jest punktem wymiany towarów między wioską a małą winnicą. Okej, ciekawe. Zastanawiam się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem, zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa, a jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. Okej, czyli rozumiem, że możemy... Okej, co to jest? Chodzi o sztuki złota pewnie. Okej, dobra, fajnie. W ogóle mi się wydaje, zastanawiam się... Okej, tu jest w ogóle południowa brama. Zastanawiam się, czy nie grać, wiecie, pod broń dwuręczną, bo w sumie dawno nie grałam jakimś dwuręczniakiem. W sumie ja praktycznie nigdy nim nie gram. Ewentualnie pod magię, jeżeli się da. Do wieży sygnałowej i do winnicy Rity. Dobra,
Wiecie co? Wyjdźmy poza wioskę. Może coś znajdziemy. Może nie. Może tak. Wybaczcie za odgłosy w tle. Oczywiście świnka morska postanowiła robić swoje. Widzę, że wilki bardzo szybko łapią na mnie jakieś agro. Mi się to bardzo nie podoba. Mogę w ogóle sprintować? Nie mam sprintu. Słyszę ścierwojady gdzieś tutaj za ścianą. Trochę wilków. Trochę ścierwojadów. Nie, może spróbujemy, nie? To tylko ścierwojad. I to jeszcze młody ścierwojad, także nie najgorzej bym powiedziała. Musimy przecierpieć gryzienie krat w tle. Moja świnka się uspokoi po jakimś czasie. Ostatnio bardzo swędzą zęby i właśnie już co praktycznie odcinek zwracam uwagę na to, że ona gryzie to. Na górę możemy iść nie wiadomo gdzie w sumie. Tu jest do wieży sygnałowej. Możemy się przejść. Gorzej, że widzę tutaj wilka, ja nie wiem jak ja sobie z takim wilkiem poradzę na przykład. No, troszeczkę... Boję się, że jak mnie dziabnie... 60 punktów doświadczenia jest za takiego wilka, z niego mamy mięsko oczywiście. I teraz pytanie, to jest w ogóle surowe, zwykłe mięso, czy jakieś ciekawe z wilka na przykład? W sumie nie zdziwiłabym się. Widzę, że całkiem nieźle sobie radzę z przeciwnikami i widzę, że to jest jakieś specjalne mięcho. Surowe mięso wilka, składnik gotowanych potraw, niezbyt smaczne i łykowate mięso. No dobra, no. Tutaj mieliśmy akurat pojedynczego wilka, więc nie stanowił jakiegoś większego problemu. Powiedziałabym wręcz, że żadnego. Słyszę dzika chyba pod sobą. Do wieży sygnałowej. No nie wiem, czy powinniśmy tutaj chodzić po tej okolicy. Tam widzę ten most chyba, który miałam znaleźć. Wiecie co? Może wróćmy najpierw do wioski. Zważywszy na fakt, że... No wiecie... Że jednak, w sensie, te potwory nie są jakieś trudne, ani nic z tych rzeczy. Tylko po prostu, jakby tam będzie jeszcze dość pewnie sporo zadań. Pewnie będziemy musieli jeszcze wyjść za paroma innymi zadaniami poza wioskę. Goni mnie jakiś wilk? Chyba nie. Dobrze, więc chwilowo wróćmy do środka. Mamy znaleźć maga. To jest na pewno istotna sprawa. Czy tutaj ktoś mieszka? Nie wiem. Wygląda jakby tutaj mieszkał jakiś bankier albo księgowy. Broń białą można podzielić na jednoręczną oraz dwuręczną, tak. Podział prezentuje się poniżej. Jednoręczna siła, miecze i małe topory, dwuręczna siła, wielkie topory i wielkie miecze. Tak. Mamy dodatkowy punkt doświadczenia, pozwólcie, że nie będę tego czytać. I wydaje mi się, że wilki chyba wpadły do środka i... Dokładnie. Niestety straciliśmy... z młodego wilka i z olbrzymiego szczura. Expa. Trudno, tak bywa. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę chwilami gra zbyt bardzo ścina, ale może mi się tak tylko wydaje. Nie wiem, musicie mi dać znać w komentarzach, czy jest okej. Tutaj ktoś stoi, a tu jest Albin i ochroniarz Albina. W sumie to możemy z nim, myślę, porozmawiać. Czy on tutaj przypadkiem wioską nie zarządza? Zgaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija, na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego Sir Ramseya. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Jeśli cokolwiek ukradniesz, choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym i będziesz za to przede mną odpowiadał.
Jakie prawa panują w Silba? Jesteś na terytorium Królestwa Myrtany, więc obowiązują tu takie same prawa jak w innych jego częściach. Wszelkie przestępstwa, takie jak kradzież, wtargnięcie i morderstwo, są surowo karane. Ponadto niektórzy mieszkańcy wyspy i obywatele miasta mają szereg dodatkowych praw. Ale skoro nie jesteś ani jednym, ani drugim, ciebie te przywileje nie obejmują. Weź tę broszurę. W niej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Myślę, że ona się akurat przyda. Statut wsi, ciekawe. No to co powinniśmy o tym miejscu wiedzieć? Co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Wioska Silbach leży we władaniu szlachetnego Ser Ramzeya. To już wiemy. Sam król Myrtany ofiarował jego rodzinie wiele wieków temu. Od upadku królewskiej floty wieś pełni funkcję spichlerza całego Archolos, o czym gubernator i jego ludzie przywykli zapominać. Mimo że obowiązuje tu prawo myrtańskie, za swe przewinienia odpowiadasz w pierwszej kolejności zgodnie z lokalnym prawem przed Ser Ramzeyem, którego reprezentuje. Gdzie mogę spotkać Ser Ramzeya? Wielmożny Ser Ramzey obecnie przebywa w mieście. Ale nawet jeśli jakimś cudem go tam spotkasz, to wątpię, żeby chciał poświęcić ci czas. Jak się mają sprawy? Nie powinieneś wziąć się za jakąś robotę? Darmo zjadzie? Jezus Maria, chłopie, weź się opanuj. A tutaj jakiś pulpicik czy coś? A, tutaj mogę wyjść sobie tędy jeszcze. Dobrze. Jaki masz fajny balkon, jaką masz fajną sofę, na której mogę sobie usiąść. Mogę sobie zaczekać na takiej O, ja cię kręcę. Fajnie. Czyli nie musimy spać, możemy sobie po prostu przeczekać na takim czymś. To jest naprawdę ciekawa informacja. Dobrze, tutaj nie znaleźliśmy niczego, co mogłoby nam jakoś pomóc. Mamy znaleźć maga. Widzę tutaj szczura. Mamy surowe mięsko, mamy również skórzany mieszek oraz zębate ziółko. Okej, w takim miejscu to interesujące. Czy jeżeli ja sobie tędy zejdę, to się zabiję? Wolałabym nie ryzykować takiego skoku, więc jednak się najpierw zapiszę, bo tam widzę chyba drugie zębate ziele. Ewentualnie może się uda zejść tutaj po boku. Tędy. Nie uda się, ale na szczęście sobie nie połamałam nóg. Kolejne zębate ziele, możemy chyba to pozbierać. Tu jest szczurek. W ogóle fajnie, że z niego jest jedno mięsko, a z takiego wielkiego szczurasa jest więcej. Widzę, że tych szczurów jest tutaj więcej, ale będzie przyps, jak się okaże, że to są na przykład zwierzęta czyjeś, nie? Znaczy ja w to wątpię. Ale kto wie, może być różnie. Kolejne zębate ziele. W ogóle widzę, że też są modele roślin pozmieniane, ale to akurat na plus, bym powiedziała. Tutaj, no ewidentnie biedsza, bardziej biedna dzielnica. No. Mięso się przyda. Czy to jest mieszek do zebrania? Wygląda na to, że tak. Dobrze, w stronę wody może na razie nie będziemy szli. No tutaj musimy obadać tereny przede wszystkim. Na przykład tutaj za chatą jedną, drugą. Może tutaj jeszcze jest ktoś, z kim można porozmawiać. Tu jest na przykład Rasko. Jak leci? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi, skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? Okej, dobra. Przynajmniej mnie nie opieprzył typ, nie? Tutaj zwykli farmerzy. Bardzo prawdopodobne. Co ty tam robisz? Widzisz, to nie było takie trudne. Okej, już wychodzę, już nie wchodzę do takich miejsc. Tam widzę jakiś pulpit. Chciałabym się tam dostać akurat. Głupcem jest ten, kto sądzi, że zręczność pozwoli być sprawniejszym złodziejem. Na nic zdadzą się zwinne kończyny, gdy ich użytkownik nie wie, jak z nich zrobić pożytek.
Za to nawet grubas z tłustymi paluchami, który wie, jak wykorzystać swój kształt i masę, może być najznamienitszym złodziejem. Kieszonkowców podzielić można, jak wiele innych kunsztów, na 3 stopnie wtajemniczenia. Zielony, doświadczony i mistrz. Z każdym następnym poziomem będzie on w stanie okradać bardziej odważnych rozmówców. Zarówno amator, jak i największy mistrz wykraść mogą jednak tylko tyle, ile ich rozmówca ma w kieszeniach i sakwie. Nawet początkujący natychmiast rozpozna osobę, której nie jest w stanie okraść. Wystarczy przyjrzeć mu się uważnie, dostrzec jego ruchy oraz sposób zawiązania sakiewki. Wprawny złodziej pracuje rutynowo, jego ruchy są płynne, gdyż są doskonale wyuczone i zapamiętane. Nie ma tam miejsca na pomyłkę. Z tego samego powodu nie jest to zbyt rozwijające zajęcie i nie rozwija użytkownika. Dobry złodziej powinien traktować raczej kradzieże kieszonkowe jako drogę do celu i sposób na finansowanie swoich pozostałych pragnień. Okej. Okay. No dobrze. Czy tutaj jeszcze jest ktoś, z kim możemy porozmawiać? Tutaj jest Mike. Jak życie? Coś ty za jeden. Nie znam cię. Daj mi spokój. Podoba mi się to, że to jest takie realistyczne, no wiecie, w sensie... A ja wiem, dlaczego imię nie bije, bo to jest chata naszego wuja, nie? Doszło to do mnie. Tu są łóżeczka. Mądra decyzja. Tutaj widzę, że ci farmerzy po prostu sobie mieszkają. No co, my będziemy sobie tutaj dalej tuptać. Tutaj jest zwykły farmer. Niebieski bez. Mamy też jakiś skórzany mieszek i parę strzał. No, widzę, że tak raczej nie są czyjeś, więc weźmiemy sobie. Mieszki się na pewno przydadzą, szczególnie, że chciałabym kupić właśnie mapę tego miasta, tego miejsca. Mamy też statut wsi. Grzywnie podlegają poniższe przewinienia. Kradzież, niezależnie od wartości i wielkości przedmiotów, wszczynanie bójek, wyjątkiem są jedynie honorowe pojedynki lub obrona własna, atakowanie zwierząt hodowlanych. Na terenie wioski Silbach jedyną osobą mającą prawo uboju jest rzeźnik. Rozprowadzanie nielegalnych towarów zgodnie z królewskim rejestrem, morderstwo. Zgodnie z brytyjską tradycją, świadkowe morderstwa mają prawo do wymierzenia natychmiastowej kary. Jednak jeśli sprawca ujdzie cało, może opłacić grzywnę jako zadośćuczynienie. Poniższe przewinienia nie wliczają się w poczet naliczanej grzywny, jednak pozwolą ofiarze na zastosowanie obrony koniecznej. Wtargnięcie do domu bez przyzwolenia właściciela, wyjątek stanowią tutaj wszelkie lokacje handlowe oznaczone odpowiednimi szyldami. Dotykanie kufrów, skrzyni i pojemników, nawet jeśli nie doszło jeszcze do kradzieży. Prowokowanie bójek poprzez dobycie broni lub magii. Informuje się również, że wszelkie zarzuty muszą zostać porzucone, jeżeli żaden naoczny świadek nie może zeznawać w sprawie przewinienia. To jest przydatna informacja, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, i co? Trafiliśmy do punktu wyjścia. Tutaj jest jakaś kobieta, zwykła farmerka. To może będziemy jej zaczepiać. Z Raską już rozmawiałam. Tutaj mamy kogoś. Czy ja rozmawiałam z Gabrielem? Co tutaj robisz? Pilnuję, żeby żadnemu z was nie przyszło przez myśl myszkować po nie swoich gratach. Okej. Co to za budynek? Magazyn. Nawet nie myśl o tym, żeby próbować coś ukraść, bo srogo tego pożałujesz. O matko. Jak wygląda twoja praca? A jak może wyglądać? Siedzę i patrzę na magazyn. Czasem kogoś trzeba przywołać do porządku albo owce pognać z powrotem na pole. To musi być bardzo odpowiedzialna praca. Dlatego mnie powierzono to zadanie. Co słychać? Co cię to interesuje? Zostaw mnie w spokoju. No dobra, w porządku, zwykły farmer. Okej, okay, no mamy tutaj parę osób. Mnie i tak nikt nie pyta. Mamy te. To nie jest gilotyna, to są dyby. Właśnie, dyby. Ciekawe, czy możemy zostać zakuci w takie dyby. Mogę tu wejść. O, tutaj jest Uwe. Hej, ty. Czym się zajmujesz? Jestem wioskowym cieślą. Nazywam się Uwe. Obróbka drewna nie ma przede mną tajemnic, z czego chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy Silbach, a ja chętnie odpowiadam na ich prośby. Pokaż mi swoje towary. Okej, mamy kolejnego kupca. Widzę, że on za bardzo zbyt wiele rzeczy nie ma, natomiast ma zestaw wytrychów dla początkujących. To jest też interesujące, trzeba przyznać. Jak leci? Czym więcej obcych na wyspie, tym gorzej. Nie, żebym im nie współczuł utraty domu,
ale Archolos nie pomieści wszystkich mieszkańców archipelagu. No słuchaj, przykro mi. My mamy mieszki do otwarcia. Skórzany mieszek. Skórzany mieszek. I skórzany mieszek. Dobra, jesteśmy w stanie sobie pozwolić na mapę tego miejsca, więc myślę, że pójdziemy to zrobić. Kto mi mógł sprzedać mapę? Chyba tutaj w karczmie mogliśmy kupić mapę. Byłoby dobrze to zrobić, bo wtedy mielibyśmy już mniej więcej, wiedzielibyśmy, co w tym miejscu się znajduje. Jak duży jest to obszar i w ogóle ciekawi mnie bardzo. Najlepiej kupić mapę ze znacznikami całego tutaj Archolos. Hej. Była taka mapa tutaj. Pokaż mi oczywiście swoje towary. Mapa wyspy Archolos opisująca... Tak, mapa wyspy Archolos ze znacznikami. Weźmiemy sobie tą mapę. I teraz sobie ją sprawdźmy. No, trzeba przyznać, że mapa jest bardzo duża. Ustronie żeglarza, ruiny Warnhall, farma Bermara, bursztynowe wybrzeże, kopalnia Araxos, wioska Silbach. To jest punkt 6, wioska Silbach. Ok, jesteśmy na samym środku mapy. Winnica Valerio, kopalnia królewska, klasztor Mgliste Moczary, obóz drwali, winnica Rity. To jest 12. No, trochę kawałek do niej jest. Wilcze Leże i południowe bagno. Okej. Okay. Tutaj jest też chyba czynny wulkan. Albo nieczynny. Dobrze, fajnie. Mapa się na pewno przyda. Jak się stąd wychodzi? Tędy. Dobra. To co? Idziemy dalej zwiedzać. Tutaj jest ktoś. Tutaj mamy Paulusa. On podobno może nas uczyć. Ja mam 10 punktów nauki, nie? Nie wiem, w co lepiej grać tutaj w kronikach, czy pod bronię jednoręczną, czy dwuręczną. To jest zawsze kłopot. Mógłbyś mnie podszkolić? Ciebie? Mam trenować mieszkańców wioski, a nie obcych. Znajdź sobie kogoś innego. Na pewno jest coś, co zmieni twoje zdanie. Owszem, złoto. Jego nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę przyniesiesz, to pogadamy o twoim szkoleniu. Jak leci? Nie zawracaj mi głowy. Mam ważne obowiązki na głowie. Dobra, na razie mu nie będę płacić niczego. Dobra, nawet 10 sztuk złota, bo to nie ma sensu. Tutaj jest Paolo. Paola? Chwila. Paolo? Kolejna przybłęda. Pewnie zwabił cię tu zapach pysznego chleba, co? No, to piekarnia. Jeśli nie zamierzasz niczego kupić, to nawet nie zawracaj mi głowy. Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie. No dobrze, to pokaż. Chlebek, składnik gotowanych potraw. Tarta winogronowa, kruche ciasto z soczystą owocową masą na wierzchu. Bieska szarlotka, słodki placek z jabłkami. Jeszcze nie znaleziono nikogo, kto pogardziłby kawałkiem tego prostego wypieku. Słodka bułka z jagodami, puszyste bułki z nadzieniem jagodowym to deser prosty i lubiany przez wielu mieszkańców Archolos. Przepis na bieską szarlotkę oraz na słodkie bułki z jagodami. Można też kupić worek mąki oraz sól. No dobrze, super. A mogę wejść do ciebie do środka? Fajnie, naprawdę dobrze zaaranżowane. Mamy normalnie piece, no nie? To jest piękne. Dobra. Naprawdę, jestem pełna podziwu dla tej modyfikacji. Tutaj ktoś mieszka pewnie. Tak wygląda to. Nie jesteś wcale taki głupi. Dokładnie. Na jakiego wyglądasz. Jakiś pasterz się mnie dowalił. Cześć. Dobra, tu mamy jeszcze parę ludzi, ale... To jest prywatny warsztat. Czego tu szukasz? No, jestem tu od niedawna i zwiedzam okolice. Jeśli już musisz, to rób to w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym w pracy. Kim jesteś? Nazywam się Stone i pracuję tu pod okiem mojego mistrza, Thorstena. Jak widzisz, mam pełne ręce roboty, więc jeśli to wszystko, to wiesz, gdzie jest wyjście. Mógłbyś podszkolić mnie w kowalstwie?
Idź do miasta, jeśli szukasz nauczyciela. Tutaj ludzie są zarobieni pracą i ze mną nie jest inaczej. Jeśli do jutra nie skończę tych gwoździ, Thorsten będzie wściekły. Co słychać? Thorsten to dobry nauczyciel, ale ma staroświeckie metody pracy w kuźni. Tylko zachowaj to dla siebie, bo jeszcze dostanę od niego po łbie. No okej, okay, no oczywiście nic mu nie powiemy. Drogą, jeśli chcesz, to za parę monet mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym. Fajnie. Możemy się uczyć tutaj siły u Stone'a, to też jest bardzo przydatna informacja. Czy tutaj są jacyś panowie, z którymi nie rozmawiałam? Jest Thorsten. To wszystko tylko pogłoski. A tutaj jest kuźnia, mogę tu wejść? Mogę. Fajnie czego wygląda to mi. Odejdź. Jeju. No proszę, jednak można. Dobra, Thorsten. Ej, ty. Tak, tak, niech zgadnę. Bastianowi znowu poluzowała się obręcz w beczce. Stary Thorsten wszystko zreperuje, rzecz jasna po odpowiedniej cenie. Kim jesteś? Nazywam się Thorsten. Jestem jedynym kowalem w tej wiosce. Kujesz broń? Tylko jeśli muszę, jeśli stawka jest wysoka. Wolę robić narzędzia. Są prostsze i bardziej potrzebne. Co nie zmienia faktu, że mam na stanie kilka ostrzy i toporów. Może coś cię zainteresuje. Jeśli jednak szukasz kogoś, kto wykuje ci porządną klingę, pogadaj z Odgarem. Ma pracownię w mieście. To prawdziwy mistrz w swoim fachu. No dobrze, możemy troszeczkę go wypytać. Pokaż mi, co masz na stanie. Masz bardzo ładne miecze, premia do walki bronią jednoręczną, tutaj jakiś dwuręczny, na razie widzę, że jednoręcznych jest dużo więcej, jest parę narzędzi, mamy też na bronie różne, miecz żołnierski, jednoręczna, schemat cierni, penetracja pancerza 10, obuchowa broń, sieczna, obuchy sieczne, mamy kute, w sensie kujące? Nie ma, są tylko sieczne albo obuchowe. Wiecie, zastanawiam się, jak modyfikacja jest nastawiona, czy jest w miarę porówno, czy mamy jakąś przeważającą broń, przeważający jakiś build, że tak powiem. Bo to jest bardzo interesująca sprawa. Sam pracujesz w tej kuźni? Od paru lat pomaga mi Stone, mój czeladnik. Chłopak jest bystry i szybko się uczy, ale przed nim jeszcze sporo pracy. Jestem tu po to, żeby wyszedł na ludzi, tak jak jego ojciec. No dobrze. Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Wypalasz je w piecu, czy skądś sprowadzasz? To zależy, o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego surówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Widzę, że masz jakieś pojęcie o robieniu w kuźni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to stare dzieje. Wiele zdążyłem już zapomnieć. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierzyny. Masz wokół ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Płać, a nauczę cię podstaw kowalstwa. Dobrze, mamy kolejnego nauczyciela. Co słychać? Coraz więcej osób trafia na wyspę. Jeśli jest to zwiastun nadciągającej wojny, to chyba najwyższy czas pakować manatki. No cóż, czas na mnie. Cóż, coś w tym jest w sumie, no nie? W sensie my uciekamy przed wojną. Tutaj, no i ci ludzie też muszą gdzieś uciec, no nie? Wojna przecież wreszcie prędzej czy później zawita na taką wysepkę jak ta, prawda? Dobra, ciekawi mnie, gdzie ja maga znajdę, bo już tutaj obeszłam połowę wioski, można powiedzieć. No tak. No może nie połowę, ale jeszcze tutaj nam sporo zostało. Chodź na chwilkę! O co chodzi? Wilk zabił moją najdorodniejszą owcę. To wielka strata, ale nie mogłem pozwolić, by mięso się zmarnowało. No i teraz mam go za dużo. Sam nie dam rady tego zjeść, ale pomyślałem, że mogę się z kimś podzielić. To jak? Chcesz kilka sztuk mięsa za symboliczne 5 sztuk złota?
W porządku w sumie. Wezmę to mięso. Proszę bardzo. 6 kawałków dostałam mięsa z owcy za 5 sztuk złota. No to aż szalenie skorzystać. Dobra, widzę, że przechodzimy przez mostek. I co, no szukamy pana maga. Widzę, że mamy tablicę. Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy. Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie. Mhm. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić kilowy w dłoni i zawalczyć ze skałą. W porządku. Na razie się też nie będziemy uczyć. Towary. Sprawdzimy, co on ma. Widzę, że ma coś. Łupka żelazna, podstawowy składnik wykorzystywany w kowalstwie. Okruchy magicznej rudy, używane do wytwarzania magicznych zwojów. Bryłki złota, zawierająca złote okruchy. Ktoś z odpowiednią formą mógłby przerobić ją na monety. Kwarc, krystaliczny minerał, używany czasem jako materiał przy produkcji broni. Skała krystaliczna, spotykany minerał, czasem używany do przyozdabiania broni. Duża bryłka srebra. Duża bryłka najczystszego srebra, wykorzystywana do tworzenia wyposażenia. Wysoką cenę zawdzięcza niezwykle rzadkiemu występowaniu w królestwie Mertany oraz siarka. Ma bardzo charakterystyczny zapach, czasem używana do wytwarzania wyposażenia. Jak leci? Aż dziwne, że tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie, a tutaj ciągle jest spokój. No, zazwyczaj. Okej. Okay. Mamy jakąś tablicę. Widzę, że mogę chyba tutaj sobie stąd wziąć bełty. Przynajmniej spróbuję. Dalej nie znalazłam maga, mimo że sądziłam, że zrobimy to w dzisiejszym odcinku, a tutaj chyba... Ops, chyba się nie uda. Mamy tablicę ogłoszeń normalnie. Pokaż mapę wioski. No, widzę, że możemy sobie ją tutaj podejrzeć. Natomiast, no, nie widzę maga, ale widzę, że... Połowę wioski już w sumie zdążyliśmy przejść. Zostało raptem parę chat, więc... Cóż. Oferty handlu. Trener Stone, Keeper, Markus, Folkart, Paulus. Zarejestrowani handlarze. A ogłoszenia? Dziwne kamienne znaleziska. Skupowanie trofeów. Widzę, że mogę sobie zabrać wszystkie. Zróbmy to. Mamy też zapotrzebowania. Widzę, że możemy tak jakby... A to mogę zabierać? Tak. To weźmiemy sobie wszystko. Dobra. I teraz mamy to w ekwipunku, rozumiem. Mapa wyspy. Zapotrzebowanie karden. Pilne zamówienie na skóry i futra. 14 skór wilka, 6 skór dzika, 16 skór szczura. Trofea można dostarczać pojedynczo i za każde zostanie natychmiastowo wypłacone złoto. Okej. Okay. Frida. Z zakładu uczarskiego na tropie bestii w mieście Archolos chętnie zakupił wszystkie zwierzęce skóry, zarówno to od ssaków, jak i gadów. Nigdzie na wyspie nie znajdziesz tak dobrych cen. Zanim wyruszysz do miasta w celu sprzedania trofeów, pamiętaj, że zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami przez bramy przypuszczane są jedne osoby z odpowiednim dokumentem. To jest przydatne. Kopalnia. Kopalnia Gildii zaprasza wszystkich zainteresowanych do pracy przy wydobyciu złota. Oferujemy dostęp do naszych złóż w prywatnej kopalni pomiędzy wioską Silbach a obozem pszczelarzy. Po uiszczeniu drobnej opłaty za wejście będziecie mogli wydobywać złoto tak długo, jak tylko zechcecie. Niezależnie od waszych umiejętności, wydobycie znajdziecie tutaj coś dla siebie. A gdy już wyjdzie z kopalni,
Gdy już wyjdziecie, ledwo niosąc wszystkie puszczące bryłki, nasz kowal z chęcią wymieni je dla was na najprawdziwsze złote monety, akceptowane na terenie całej Mertany. Oczywiście chętnie wymienimy na miejscu także wszystkie pozostałe bryłki, które udało wam się znaleźć gdziekolwiek indziej na naszej pięknej wyspie. Do kopalni na łatwiej dotrzecie, korzystając z usług naszych gońców, za kilka minut bezpiecznie doprowadzą was na miejsce. Zapotrzebowanie Jill. Kucharka Jill, pracująca na dworze naszego wielmożnego Sir Ramseya, z chęcią wypróbuje wszystkie nowe potrawy, które mogłaby podać zarówno podczas wytwornych przyjęć, jak i codziennych obiadów. Próbki proponowanych dań należy przynosić do kuchni dworu w Silbach. Zgodnie z bezpośrednim rozkazem Sir Ramseya, zabrania się przynoszenia jakichkolwiek potraw zawierających składniki mogące na stałe wpływać na zdrowie. Nie należy również przynosić większych ilości tej samej potrawy. Każda pierwsza porcja zostanie jednak sowicie wynagrodzona. Remi. Zapotrzebowanie. Nagłe zamówienie dla rzeźnika. Mięso ścierwojada, mięso krytoszczura, mięso wilka. Ma być świeże i surowe. Kamienna znaleziska. Do wszystkich mieszkańców wyspy, jeśli znalazłeś niewielkie szaro-niebieskie kamienie z wyrysowanymi znakami, to jak najszybciej dostarcz je do maga Laudusa w mieście Archolos. Czyli tak się nazywa mag, Laudus. Kamienie te zwane są magicznymi runami i są wykorzystywane jedynie przez wyszkolonych magów. Od osób niewtajemniczonych nie będą miały żadnego zastosowania ani wielkiej wartości. Magowie wody znajdą dla nich nowe i godne zastosowanie. Każdego obywatela, który dostarczy takowe przedmioty, nie ominie sowita nagroda. Podpisano Morris, gubernator miasta Archolos. Dobra, nie zostało tego nam dużo. Tutaj mamy trenerów. To może nie aż tak bardzo. O, topory i duże miecze. To Folkart nas nauczy, tak to wiemy. Keeper. Początkujący kusznicy. Markus. Zręczność, strzelanie z łuku, pozyskiwanie trofeów i wytwarzanie broni dystansowej. Paulus. Tak, jednoręczna, sierpy. Mamy wszystkich handlarzy. Tak. I ostatnie. Niebezpieczne tereny wokół wioski. Łowcy w służbie miłościwego Sir Ramseya ostrzegają przed samotnymi wędrówkami w lasach otaczających wioskę. Szczególnie niebezpieczne według ich rekonesansu okazały się lasy w pobliżu wodospadów. Na wschód od wioski Silbach dostrzeżono tam ostatnio grupę żaboludzi, czyli chodzi o jaszczuroczłeki pewnie. Las na północ od wioski, niewielki dopływ światła znacznie ogranicza tam widoczność, co tworzy idealne warunki do polowań dla wargów. Okej. Okay. Wiecie co? Chodźmy do karczmy, przespać się do rana, bo bez sensu będzie takie chodzenie. Miejmy nadzieję, że ten quest z lekarstwem nie jest czasowy, bo jeżeli tak, to chyba nie będę miała brata. Ale no cóż, no wybory jak wybory, prawda? O, tutaj się więcej ludzi zebrało. Kim ty jesteś? Sunder. Co tutaj robisz? Daj mi spokój! Zajęty jestem! Okej, okay, dobra. Nie, to nie. Dobra, to co? Pójdziemy się przespać do rana. Możemy nawet tutaj. Zresztą tutaj nasi panowie siedzą. I teraz możemy iść na spokojnie poszukać maga dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że go jeszcze dzisiaj znajdziemy, byłoby fajnie. Ale jeżeli nie, to i tak ładnie sobie obadamy wieś, pozbieramy jakieś zadania. A czy ja mogę iść do rzeźnika? Moment, rzeźnik gdzieś tutaj był. Ja bym tego nie zrobił. Tutaj był piekarz. Każdemu jest ciężko. Tutaj nie wiem. Ile razy mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły? To twoja stodoła? Tak, tak. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramsey dał mi prawo do zarządzania nią. Okej. Mogę zajrzeć do środka, o jaśnie królu? Nie zgadzam się.
Nie wpuszczam do stodoły byle kogo! Okej, okay, dobra, co to miało być? Mówię po raz ostatni. No odejdź! Okej, okay, chciałam sobie tylko przejść naokoło, ale dobra. Tutaj nic. Gdzie ten rzeźnik był? Bo już się pogubiłam. To jest kowal. Ja w ogóle widziałam się z rzeźnikiem? Chyba się nie widziałam jeszcze z rzeźnikiem. Widziałam się z piekarzem. Dobra, idziemy szukać. Może jeszcze w dzisiejszym odcinku zdążymy. Mamy 10 minut jeszcze nagrywki. Zobaczymy. Tutaj nikogo na razie nie ma. Widzę tutaj jakąś postać. Dismas. A, już rozmawiałam z Dismasem. Nawet nie wiedziałam, że on się tak nazywa. Dobrze. Tutaj farmer. To jest twoja chata? Czego tutaj węszysz? Spada. Widzisz, tak, to nie było takie trudne. Na to wygląda. Dobra, rzepy nie zbieramy, bo tak jak była mowa, możemy dostać po łapach za to. Ciekawi mnie, gdzie ja znajdę tego maga. Tu jest kolejna tablica ogłoszeń. Okej, okay, ale tutaj mamy wszystko i tak zebrane. Rozumiem, że jesteśmy teraz przy północnej bramie. Nie, jest wschodnia brama. Cześć, Felix. Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Okej, okay, dobra. To gdzie ten mag jest? Ja się pytam. Wschodnia brama. Może... Dobra, nie mogę zbierać dyni. O, mogę jednak. Okej. Okay. Tutaj jest jakiś wejd. Matko jedyna. Cześć. Kim jesteś? Nazywam się Wejd. Jestem podróżnym i sprzedaję wszystko, czego będziesz potrzebował w dziczy. Pochodnie, mikstury, broń, żywność. Tutejsze lasy są strasznie niebezpieczne. Bez odpowiedniego ekwipunku bym się w nie nie zapuszczał. No, chyba że jesteś doświadczonym wojownikiem, ale raczej na takiego nie wyglądasz. Możemy kupić pancerz. Co słychać? Bywało gorzej. Nie zarabiam tutaj wiele, ale wystarczy na przeżycie. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Dobra, to co masz? Mikstura oddychania pod wodą. Czas trwania 10 minut. O kurna. Mikstura swobodnego spadania. Zapewnia ochronę przed upadkiem z wysokości. Ale zajebiste. Pas ochrony, wzmocnienia, skórzany pas. Otwieranie zamków. Trofea można u ciebie też kupować. Mały kołczan bełtów. Czy mogę ci w czymś pomóc? No właściwie to tak. Jak to każdego wieczoru popijałem sobie wino w karczmie. Kiedy byłem już kompletnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Kto wypije więcej i utrzyma się na nogach. Nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino, więc... Zaproponowałem mój glade, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale nigdy w życiu nie podjąłem głupszej decyzji. Oczywiście przegrałem, a dokument straciłem. Nie tak łatwo wyrobić sobie nowy, a nie uśmiecha mi się dawać co chwilę strażnikom w łapę. Jak się nazywał ten farmer? Severi. Gdzie go znajdę? Jak boleśnie się przekonałem, wieczory spędza w karczmie. W dzień znajdziesz go pewnie na jakimś polu. No dobra. Pomogę ci. Od samego początku wiedziałem, że równy z ciebie gość. Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ogłupiałeś? Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze co przychodzi ci do głowy to morderstwo? Miałbyś wtedy na karku całą wioskę. Zostałaby z ciebie plama krwi, rozsmarowana od karczmy do wybrzeża topielców. To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. Kurde, no prosta sprawa, no wypadałoby, że też musimy nieostrożny zakład po prostu popić troszeczkę, no nie? Farmer. Dobra, farmer. Może tutaj gdzieś ten Severin jest? Hej, nowy! Powiedz no, czym jest dynia? Słucham? Dynia to wielki owoc, prawda? Oj, nie, nie. To przecież warzywo. Nowy zgodzi się ze mną, czyż nie?
O mój Boże. Jak dla mnie dynia to warzywo. To warzywo. No i ja miałem rację. Trzymaj. Okej, dynia. Okej, dostałam dynię. Co jest? To było dziwne. Trzeba przyznać. Kapusta. Cześć, farmerze. Dobra, bo ja widzę, że chyba wróciłam do tej bramy, którą ja tutaj przyszłam. Marchewka, farmer. No możemy pobiegać, nie? Tak, tu jest Harry. A ciekawe, gdzie ja maga znajdę, nie? To jest bardzo interesujące. Tu jest farmerka. Hej, mógłbyś mi pomóc? A o co chodzi? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Jasne. Świetnie. Weź ten przepis i składniki. Kuchenka jest tuż obok. No dobra. Zupa rybna z ziołami. Dobra, rozumiem, że muszę go najpierw przeczytać. Baczcie znowu za dźwięki w tle. Zupa rybna z ziołami. Rozumiem. Ryba, dowolne warzywo, rzeczny mirt. Właściwości: wywar z całych ryb razem z głowami. Podstawa diety wielu rybaków. 10 punktów trafień, 40, 10 many i wartość w złocie 18. No jedną zrobimy sobie. No dobra, sprawdźmy tą zupę. A mamy ją wypić, rozumiem. Czy zupa się udała? Tak. To daj mi ją. Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Okej. Okay. Dobra, fajnie. W porządku. Gdzie ja znajdę pana maga? Dobre pytanko. Tutaj ktoś mieszka? Czego tutaj węszysz? Rozsądnie. Co? Bo farmerka się sapie. A tutaj? Synku, widzę, żeś wysoki i siłę masz w rękach niemałą. Pomożesz no staremu? Rybie mnie w kościach, a i oczy już nie te. Kim jesteś? Ha, od razu widać, że jesteś tu nowy. Nazywam się Oswald i jestem młynarzem. Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę, a moja sakiewka nie może sobie na to pozwolić. Jest leciwy jak ja, ale zawsze działał bez zarzutu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale od kilku dni telepię nim jak starym krytoszczurem. O kim mówisz? O moim Willu, rzecz jasna. Will to mój młyn. Jak mogę ci pomóc? Przez tę powódź coś musiało zablokować łopatki młyna. Jeśli pozbędziesz się tego cholerstwa, dostaniesz ode mnie parę monet. No dobra. W porządku. Sprawdzę, co to takiego. Zuch, chłopak. No. A teraz ruszaj, bo muszę już wracać do pracy. Okej, w młynie jak w młynie. Czy ja mam wejść na górę tego młyna? Czy to jest gdzieś pod tym młynem? Nie wiem, tu jest mąka, więc raczej nie tutaj. Wiecie, ten młyn to moglibyśmy w sumie teraz akurat sprawdzić, nie żeby coś. Dobra. Wiecie, boję się, że... Dobra, no fajnie, że mój brat jest chory, nie? Ale ja się bardziej boję, że taki randomowy quest dla jakiegoś młynarza jest ważniejszy. Widzę, że jakieś kamyki tutaj się... zapodziały. No wow, normalnie się rusza ten młyn. Możliwe. Ale dobra, no będziemy mieli przynajmniej jedno małe, proste zadanie z głowy, moi drodzy. Koło zostało oczyszczone. 300 expo za to dostałam. Wystarczyło wszystko powyciągać. Dziękuję, synku. Pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Oto twoja nagroda. Tylko nie przebij wszystkiego za jednym razem. 35 tych złota. Jak idzie praca? Stary Will jakoś dycha. Ja zresztą też. Ale bywało lepiej, synku. Chodzi o powódź? I tak,
Chinie. Od kiedy Sir Ramsay zdobył monopol na zboże, roboty mam całe mnóstwo i dostaję za nią tyle, co krytoszczur wykopał. No i jeszcze przez tę cholerną pogodę ziarno muszę stale trzymać pod dachem. Co sądzisz o Sir Ramsayu? Nic dobrego. To oczywiste, że jego matka lepiej rządziła Silbach. Lady Aldona była żelazną kobietą. Umiała dobrze gadać z miastowymi i stawać na swoim. No i wiedziała, czego nam trzeba. Jej syn z kolei jest zupełnym przeciwieństwem. To zwykły szlachetka lubiący polowania, obfite uczty i towarzystwo kobiet. Poza tym, co to za władca, który raz na rok odwiedza swoich poddanych? Gdzie teraz przebywa Sir Ramsay? W przerwach między czyszczeniem butów królewskich namiestników i obżeraniem się? Pewnie jest gdzieś w bogatej dzielnicy w mieście. Aha, jeśli myślisz o rozmowie z nim, to możesz o tym zapomnieć. Ramsay nie ma czasu dla kogoś takiego jak my. O nie. Opowiedz mi o tym młynie. Pracuję w nim odkąd pamiętam. To prawie mój równolatek. Wiele lat temu wynająłem go od Lady Aldony, byłej władczyni tych ziem. Niech ino czuwa nad jej duszą. Od tamtej pory jest moim miejscem pracy i domem. Ostatnie podtopienia dały mu się nieźle we znaki, ale Albin nie pali się do jego renowacji. Robi wszystko to, co bąknie mu Ramsay, a ten smarkacz ma takie samo pojęcie o rządzeniu wioską, jak ja o magii. Dlaczego Albin nie chce inwestować w młyn? To Beliar go wie. Znam go od lat i wiem, że nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał powagi sytuacji. Od czasu, gdy Ramsay ustanowił monopol na mielenie zboża, flota upadła, staliśmy się głównym żywicielem całego Archolos. Każdy wie, że jak stary Will przestanie działać, to gospodarka wyspy padnie. Ale zanim to nastąpi, zagłodzimy się na śmierć. Skoro jesteście spichlerzem całej wyspy, dlaczego gubernator nie wyśle wam jakiegoś wsparcia? Bo ma władzę na wyspie i może robić, co mu się żywnie podoba. Przynajmniej na razie. Morris wie, że nie mamy siły, żeby dyktować warunków, więc będziemy robić to, co robimy zawsze. Siedzieć cicho i liczyć na cud. Pewnie sprowadzi tu swoich ludzi, dopiero gdy Ramsay odda mu Silbach za jakieś marne pieniądze. Ale wtedy będzie jeszcze gorzej. A co z gildią kupiecką? W czasie wojny z orkami jesteśmy dla niej łakomym kąskiem. Pewnie będą chcieli położyć swoje chciwe łapska na naszym majątku. Tak jak położyli już na całej wyspie, ale tak łatwo się nie damy. Dla nas, mieszkańców Silbach, wolność była zawsze najważniejszym darem. Co słychać? Od kilku tygodni pogoda daje nam w kość. Raz zimno, raz ciepło. No szaleć już można. Okej, moi drodzy. Byłam teraz przez dłuższy czas cicho, bo rozmawialiśmy tutaj z młynarzem. Ale myślę, że na ten odcinek to byłoby już tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji. I słyszymy się już w kolejnym odcinku w piątek o godzinie 14:00. I myślę, że wtedy dokończymy sobie tutaj rozmowy z ludźmi z wioski, może porobimy jakieś zadania, może wreszcie znajdziemy pana maga, bo szczerze mówiąc nie ma tutaj jakiejś charakterystycznej budowli, w której mag wody mógłby przebywać. No cóż, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć!